Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Maria i dzisiaj przychodzę do Was z filmem książkowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które ja już przeczytałam raz, kilka razy albo kilkanaście razy i z różnych powodów lubię sobie do nich wracać albo chętnie bym wróciła do nich już po raz kolejny albo podjęłabym próbę już którąś z kolei, żeby je przeczytać. Przyznam, że chwilę zajęło mi stworzenie tej listy, bo wybór był dość szeroki, ale ostatecznie zdecydowałam się na 5 pozycji, które mają jakiś szczególny dla mnie wydźwięk emocjonalny, intelektualny, cokolwiek sobie wybierzecie, ale bez zbędnego przedłużania i przechodzimy do naszej listy. Na pierwszym miejscu jest pozycja, która raczej nie będzie zaskoczeniem. Na tym kanale mówimy tylko i wyłącznie o tej książce, bo przecież ja nie znam żadnych innych pozycji. Mowa oczywiście o Nędznikach Victora Hugo. Ja znam tę powieść na pamięć i ja w tym momencie nawet nie żartuję, jednak za każdym razem, kiedy ją otwieram, okazuje się, że znajduję w niej coś, co mnie w jakiś sposób zaskakuje i poznaję pewne elementy na nowo. Wiecie, Hugo w tej powieści zawiera bardzo wiele refleksji na temat ówczesnego społeczeństwa. To jest bardzo szeroki obraz Francji z tej połowy XIX wieku. To jest obraz bardzo, bardzo brutalny, ale jednocześnie niezwykle ciekawy. Dla mnie wręcz fascynujący. Ja już powtarzałam milion razy, że czytałam tę książkę 10 albo 11 lat temu. Teraz to już nie ma większego znaczenia. Potem jeszcze udało mi się przeczytać ze 2 razy, między innymi przy pisaniu pracy licencjackiej. Jednak jak widzicie, jest to dość opasła powieść. Ja mam wydanie dwutomowe, które ma łącznie ponad 1600 stron, więc żeby teraz znaleźć czas na przeczytanie tego, no to jest to dość trudne zadanie. Ja osobiście teraz jestem na etapie, gdzie lubię sobie po prostu usiąść z herbatką, wziąć jeden albo drugi tom i przeczytać tak 20-50 stron. To zależy ogólnie od mojego humoru, od tego, w którym momencie książki zaczynamy jakby na nowo czytać dany fragment. Były momenty, kiedy ja się uczyłam naprawdę na pamięć wypowiedzi bohaterów. Jest taki monolog Enjolrasa wciągnący się chyba w drugim tomie na jakieś 12 stron i ja autentycznie uczyłam się tego na pamięć. Nie wiem do tej pory po co, nie wiem jakim cudem jeszcze czasami randomowo przypomną mi się fragmenty tego monologu, to jest dziwne. Ale wiecie, no tak jak mówię, to jest dzieło tak kompletne, tak idealne i tak kompleksowe pod każdym możliwym względem, że wydaje mi się, że trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby się skupić na tej powieści. No a tak jak mówię, rereading tego będzie ponowny kosztował mnie bardzo dużo czasu, bo czytanie tej książki jest też bardzo wymagające, wiecie, tu się dużo dzieje, ale tak jak mówię, ona jest przepełniona refleksjami na temat społeczeństwa, na temat sytuacji kobiet, na temat sytuacji wszystkich grup społecznych, jakie sobie tylko możecie wymyślić. I to bardzo, bardzo otwiera umysł, no ale też jednocześnie jest bardzo do tego umysłu wymagające. Mam nadzieję po prostu, że po napisaniu pracy magisterskiej będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby się na tej pozycji skupić, bo bardzo chętnie wrócę sobie na dłużej do tego świata Francji i francuskich rewolucji, bo jest to coś, czego się nie zapomina i to jest bardzo fajny, przyjemny klimacik. Na drugim miejscu jest powieść, do której ja podchodziłam już tak ze 4 razy. W końcu przeczytałam ją w takim telegraficznym skrócie na studiach licencjackich i moja ukochana pani doktor omówiła ją z nami na zajęciach z literatury latynoamerykańskiej, narzekając przy tym, jak głupimi ludźmi jesteśmy, bo czytamy książkę w wersji cyfrowej, a nie w wersji papierowej. Pani doktor kochana, jakby z całym moim szacunkiem do wykładowców, jeżeli biblioteka na wydziale lub ogólnie biblioteka uniwersytecka ma daną książkę w 3 egzemplarzach, mówię tutaj w języku oryginału, czyli w języku hiszpańskim, ma 3 egzemplarze na 50 studentów, którzy są na roku i każdy musi na ten sam dzień przeczytać książkę, to wydaje mi się, że nie do końca wiemy, o czym rozmawiamy. A mowa jest tutaj oczywiście o 100 lat samotności Gabriela García Márqueza. Jest to książka trudna, jest to książka skomplikowana. Tak jak mówię, podchodziłam do niej ze 4 razy. Miałam omówienie jej na studiach, do tej pory nie jestem w stanie powiedzieć, o co w tej książce chodzi. I wydaje mi się, że fajnie będzie poświęcić jej troszeczkę więcej uwagi, bo ja tej uwagi poświęciłam jej może 1/10 tego, na co ona zasługuje. Niestety,
A tu jest bardzo dużo refleksji, tu jest bardzo dużo rzeczy, nad którymi naprawdę trzeba się zastanowić, jest dużo pytań, które należy sobie zadać przy czytaniu tej książki. Ona jest też taka bardzo confusing, bardzo łatwo się tutaj zgubić, dlatego że to jest x po prostu sytuacji, x przeżyć różnych bohaterów opisanych, a najgorsze jest to, że to są kolejne pokolenia danej rodziny i oni się wszyscy nazywają tak samo, więc w pewnym momencie ty nie wiesz, o czym już czytasz i to jest trochę chore. Dlatego ja bym chciała się skupić na tej powieści, dać sobie trochę więcej czasu, żeby ją przeczytać i właśnie zastanowić się nad pewnymi kwestiami, a nie mieć 30 sekund na odpowiedź po zadaniu pytania przez wykładowcę na zajęciach. Miejsce numer 3 to już pozycja z gatunku non-fiction books. Jest to Wszechświat w Twojej dłoni autorstwa Christopha Galfarda. Tak, to jest ten koleś, który robił doktorat na Cambridge pod skrzydłami samego Stephena Hawkinga. I jest to książka dla mnie taka dość nietypowa. Ja nie jestem osobą szczególnie przepadającą za tym rodzajem literatury, ale przeczytałam tę książkę kilka lat temu i pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim zaskoczyłam się tym, w jak przystępny i, nie chcę powiedzieć, prosty sposób jest napisana, bo to nie o to chodzi, ale jak na temat fizyki i wyjaśnienie działania wszechświata, to wydaje mi się, że jest to naprawdę, że to jest naprawdę napisane w przystępny sposób. Ja jestem stereotypowym humanistą, który powinien przewracać kotlety w McDonaldzie i z fizyki byłam zawsze totalnym jełopem, więc ta książka bardzo dużo rozjaśniła mi w głowie. Ja wiem, że teraz po kilku latach pewnie połowa tej książki jest tak naprawdę do wywalenia, bo pewnie się mnóstwo rzeczy pozmieniało, pewnie zostało odkryte pierdyliard innych nowych rzeczy, które mogą w jakiś sposób wpływać może na to, co wiemy o działaniu wszechświata, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, żeby mieć jakieś takie podstawy, bo są rzeczy, które się w tym działaniu wszechświata chyba nie zmieniają, tak mi się wydaje, to no też co by na debila nie wyjść na to, żeby mieć jakąś podstawową wiedzę z tej dziedziny, to fajnie sobie po tę pozycję sięgnąć, więc jeżeli jej nie znaliście, a też jesteście jełopami z fizyki, takimi jak ja, to ja polecam serdecznie. Pozycja numer 4 to będzie bardzo szybko opisana sprawa, bo wydaje mi się, że jest to książka, której jakoś szczególnie przedstawiać też nie trzeba. Ja przeczytałam tę książkę już ze 2 albo 3 razy, ale chętnie sobie ją bym odświeżyła, bo czemu miałabym tego nie robić? A mówimy tutaj o portrecie Doriana Graya. Tak, mam te paskudne wydanie z tą paskudną filmową okładką i kupiłam jakiś czas temu film w Empiku za 9,99. Ten film jest tak zły i tak okropny, ale tak przyjemnie się go ogląda, że to jest po prostu niebywałe. Ale książka sama w sobie podobała mi się bardzo. Ja się z panem Oscarem Wilde'em bardzo dzięki tej pozycji polubiłam i chciałabym mieć więcej czasu, żeby i przeczytać sobie ponownie tę książkę i przeczytać też inne pozycje pana Wilde'a, bo bardzo mi się to podobało. Wiecie, ta książka ma też w sobie bardzo dużo takiego mroku, bo tak jak wiecie, mówimy tutaj o człowieku, który zaprzedał duszę diabłu po to, żeby być wiecznie młodym i pięknym. O Jezu, jakie tam się rzeczy działy, to ja nawet nie. Ale właśnie przez to, że ta książka ma taki bardzo mroczny, ciekawy klimat, to wydaje mi się, że jest dobrym materiałem do przeczytania sobie w tej naszej smutnej, szarej, zimowej polskiej rzeczywistości. Ona bardzo mi z jakiegoś powodu pasuje pod ten mroczny, zimowy, ciemny klimat. Jest godzina 18, jest ciemno jak nie powiem gdzie, mnie to przeraża, o godzinie 15 zachodzi nam już słońce, więc ten mrok po prostu, który mamy za oknem, idealnie będzie pasował nam do tego, co mamy tutaj. No i na sam koniec pozycja, do której ja znowu podchodziłam kilka razy, ale bezskutecznie, ale chyba jest jednak pora, żeby wreszcie złapać byka za rogi i przeczytać to od deski do deski. Ja nie umiem czytać tej książki, może po kilku latach się to zmieniło, zobaczymy, jaki będzie mój odbiór, kiedy znowu po nią sięgnę. Tadek, panie i panowie, Uległość Michela Houellebecqa. Ja tylko na wstępie powiem, że ja wiem, że Houellebecq to jest pisarz kontrowersyjny, a Uległość to już w ogóle narobiła tyle szumu, że to się w głowie nie mieści. To jest pozycja raczej najmniej rozpoznawalna z tych wszystkich, o których ja tutaj mówię, więc z kronikarskiego obowiązku troszeczkę Wam przybliżę tematykę tej powieści. To jest powieść, która była wydana w 2015 roku, więc stosunkowo niedawno, ale przedstawia teoretycznie jakiś futurystyczny obraz, tak futurystyczny, że
Mówimy tutaj o obrazie Francji z 2022 roku, czyli już jesteśmy obok zaraz tego, co teoretycznie ta książka nam chce przedstawić. I mówimy tutaj właśnie o tej fikcyjnej rzeczywistości, o Francji z 2022 roku, gdzie prezydentem zostaje muzułmanin Mohamed Ben Abbes. Nie wiem, jak przeczytać to nazwisko do końca, bo jest to nazwisko nie do końca francuskie. Więc nie wiem, w jaki sposób tutaj reguły wymowy francuskiej się mają przekładać na wymowę tego nazwiska. W każdym razie mamy sytuację, w której prezydentem zostaje muzułmanin zmieniający Francję w kraj wyznaniowy. No i wiecie, tutaj mamy dość spory skandal, który wybuchł w 2015 roku, jeśli chodzi o tę książkę. Welbeckowi zarzucało się, że bezpośrednio wpływa na rosnącą niechęć do osób wyznających islam, że szerzy właśnie islamofobię. No i premiera tej książki zbiegła nam się w czasie z zamachem na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. W zamachu tym zginął m.in. Bernard Maris, to był francuski ekonomista i dziennikarz, który był też przyjacielem Welbecka wieloletnim. No i po tych wydarzeniach sam autor zrezygnował z promowania tej książki, wyjechał z Paryża, generalnie troszeczkę zaczął unikać tego życia publicznego. Więc przez samą tą kontrowersję bardzo ciężko jest czytać tę książkę, kiedy się wie, co tam się dzieje, że to ma być ten obraz we Francji tak naprawdę już, która ma być za kilka miesięcy tak naprawdę. O Jezu, straszne to jest, okropne. Skończyliśmy ten film dość ciężkim akcentem. Mam nadzieję jednak, że ten film i ta lista książek, które ja bym chętnie ponownie przeczytała lub próbowałabym przeczytać ponownie, Wam się podobała. Dajcie znać, czy Wy też macie taką swoją listę. Jeśli tak, to co się na niej znajduje? Ja się chętnie tego dowiem. Być może coś nam się pokrywa. A jeżeli nie, to zobaczymy. Może ja sobie coś dopiszę jednak do swojej listy. A tymczasem się z Wami żegnam. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!